Król Złotej Góry. Pewnego razu był sobie bogaty kupiec, który postanowił załadować swój majątek na dwa statki i przenieść się na inne ziemie, aby pomnożyć swoje bogactwo. Ale niestety wszystko zatonęło, a on stał się biedakiem. Został mu tylko mały syn i kawałek ziemi. Pewnego wieczoru, gdy spacerował po swojej ziemi dla relaksu, odwiedził go czarny karzeł o imieniu Mankin. Przyjacielu, czemuś taki smutny? Co aż tak bardzo cię trapi? Straciłem swój majątek i martwię się o syna. Powiedz, czego chcesz, a to dostaniesz. A w zamian dasz mi pierwszą rzecz, która cię dotknie, gdy wrócisz do domu. Po 12 latach, licząc od dziś. Zgoda! Gdy kupiec wrócił do domu szczęśliwy, jego syn złapał go od tyłu za nogę i od razu zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. I padł na niego blady strach. Poszedł na poddasze i sprawdził swoją skrzynię z pieniędzmi. Była nadal pusta, więc pieniądze jeszcze nie przyszły. Postanowił odrzucić je, jak nadejdą. Ale kilka dni później wrócił na poddasze i znalazł tam skrzynię pełną złota. Stał się teraz jeszcze bogatszy niż był wcześniej. 12 lat później nadszedł dzień, gdy kupiec miał oddać swojego syna karłowi. Synu, muszę ci powiedzieć o czymś, co zrobiłem. Ojcze, nie martw się. Nic złego nas nie spotka. W poprzednią noc syna odwiedziła wróżka i powiedziała mu o jego wielkiej fortunie, którą dostanie i co będzie musiał z nią zrobić, by ją zatrzymać. Wiedząc to, zabrał swojego ojca w miejsce, które miał być oddane karłowi. Posadził ojca i narysował wokół niego koło. Gdy pojawił się karzeł, zapytał o swoje wynagrodzenie. Jednak magiczna siła nie pozwoliła karłowi dostać się do środka koła. Stary dobry kupcu, masz coś, co należy do mnie. Musisz mi go teraz oddać. Przykro mi, przyjacielu. Jest moim synem i nie mogę ci go oddać. Kłamca! Obiecałeś mi! Przyjacielu, jeśli pozwolisz, mam pewną propozycję. Karzeł i syn doszli do porozumienia. Postanowili, że Heizel zostanie umieszczony na łodzi, którą zaś ojciec wepchnie do morza. Tak, żeby to morskie fale zdecydowały o losie łodzi i Heizla w niej. Po niedługim czasie łódka trafiła na wzburzone wody i przekręciła się dnem do góry. Kupiec poczuł wielki żal z powodu utraty syna, a karzeł radość z powodu zemsty. Obaj odwrócili się i zniknęli. Jednak młody Heizel przeżył, ponieważ utrzymywał się na dryfującej łodzi, która po kilku dniach dobiła do dziwnego brzegu z wielkim pałacem i złotą górą. Młody Heizel wszedł do pałacu, który okazał się pusty. Jego radość zmieniła się w rozpacz. Gdy przeszukiwał wszystkie pokoje, wystraszył się, gdy znalazł białego, zwiniętego węża. Witaj, podróżniku. Jestem księżniczka Nuda. Więziło mnie zaklęcie, które może być złamane, jeśli przetrwasz bicie 12 ludzi, którzy przychodzą o zmroku. Musisz to znosić przez 3 noce i wtedy zaklęcie zostanie złamane. Wtedy odzyskam swoją ludzką postać, uleczę cię po ślubie i sprowadzę dla nas służbę. Abyśmy rządzili jako król i królowa Złotej Góry. Heizel się zgodził. Ludzie przyszli i go pobili, a zaklęcie zostało złamane. Księżniczka odzyskała ludzką formę, uleczyła Heizela, służba powróciła, a młodzi się pobrali. Urodził im się piękny synek i minęło 7 lat, gdy Heizel pomyślał o swoim ojcu i zapragnął go zobaczyć. Więc powiedział o tym swojej królowej, która powiedziała mu, że będzie bardzo jej smutno, jeśli wyjedzie. Ale Heizel tak nalegał, że w końcu królowa się zgodziła.
Dała mu magiczny pierścień i pewne warunki. Nigdy nie będziesz życzył sobie mnie i mojego syna w domu twojego ojca. Hazel się zgodził, zamknął oczy i życzył sobie dotrzeć do miasta swojego ojca. Otworzył oczy i znalazł się w mieście ojca. Hazela nie chcieli wpuścić do miasta ze względu na jego ubranie, ale dobili targu z pasterzem i dotarł do domu. Znalazł w nim ojca i mu powiedział: Ojcze, to ja, Hazel. O, mój syn umarł lata temu. Widziałem, jak umierał. Ojcze, zobacz moje znamie. Jestem twoim synem i jestem królem dalekiej krainy. Mam królową i syna. Jesteś moim synem, ale nie jesteś królem. Jesteś pasterzem. No i gdzie twoja rodzina? Wtedy pojawiła się królowa, ale bardzo niezadowolona. Była wściekła, ale starała się być spokojna i czekać. Hazel zabrał ją na to samo wybrzeże, gdzie wypłynął i postanowił odpocząć na nogach ukochanej. Królowa zabrała mu wtedy jego pierścień i zabrała siebie i syna do pałacu. Gdy Hazel się obudził, zdał sobie sprawę z tego, co się stało i wiedział, że ojciec mu teraz nie uwierzy, więc postanowił znaleźć drogę z powrotem do rodziny. Daleko stąd trzech olbrzymów walczyło o trzy przedmioty. Pelerynę, która sprawiała, że noszący stawał się niewidzialny, parę butów, które właściciela mogły zabrać wszędzie, oraz miecz, który obcinał wszystkim głowy oprócz właściciela. Hazel dotarł do tego miejsca po wielu dniach i spostrzegł przedmioty. Zaproponował, że rozwiąże spór i oszukał olbrzymów, że musi złożyć te przedmioty, aby rozstrzygnąć ten spór. Następnie zakładał wszystko kolejno i zniknął. Dotarł wreszcie do brzegu Złotej Góry, aby zobaczyć wielką uroczystość. Użył swojej peleryny i wszedł w tłum. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, że królowa wychodzi za innego. To go rozwścieczyło. Hazel, nadal mając pelerynę, dostał się do stołówki, gdzie trwała uroczystość. Postanowił dać królowej nauczkę i chwytał jej talerze z jedzeniem oraz piciem za każdym razem, gdy chciała po nie sięgnąć. Zmartwiona i zdenerwowana, wstała i poszła do swojej komnaty, gdzie zaczęła płakać, myśląc o tym, co się stało. Wtedy nadszedł Hazel i zdjął swoją pelerynę. Królowa, chociaż zaskoczona, cieszyła się, że go widzi. Ale Hazel wpadł w szał i zaczął na nią krzyczeć i rzucać przedmiotami, aż zaczęła płakać. Przelew wszedł do jadalni i zaczął krzyczeć. Słudzy mojego królestwa Złotej Góry! Wreszcie wróciłem i odwołuję ten ślub! Ale cała sala wypełniona szlachtą go wyśmiała. A rozwścieczony król wzniósł swój miecz i głośno wykrzyczał: ściąć wszystkie głowy, poza moją! A wszyscy uczestnicy, łącznie z jego ukochaną królową i synem, zginęli. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił i że żaden stopień chciwości i złości nie jest wart poświęcenia swojej rodziny. Rozpłakał się i usiadł na swoim tronie jako samotny król Złotej Góry. Koniec.